do nas dzisiaj bardzo ważne słowa i ciekawe, że akurat mamy dzisiaj Dzień Świętego Łukasza Ewangelisty. Mamy spotkanie dekanalne, gdzie jest znaczna grupa duchowieństwa, miasta Lwowa zgromadzona. Takie wydaje się, jakby słowo do nas bardzo mocno przemawiające. W tym 10 rozdziale Łukasza oprócz 12 pojawiają się inni. 72, których Pan posyła przed sobą. To jest bardzo ważne, dlatego że nie tylko apostołowie mają misję zleconą przez Jezusa. Mają ją również inni. I to bezpośrednio od Pana. To Pan wyznaczył innych 72. Czyli nie za pośrednictwem, przez zlecenie ze strony apostołów. Ciekawe, czy ci pierwsi biskupi cieszyli się tym, że taka jest wola Pana, aby jeszcze inni byli. Myślę, że to są słowa, to jest wezwanie dla nas, dla dzisiejszego Kościoła, bardzo ważne. Jeśli chodzi o przyszłość naszego Kościoła, jego misję wobec świata. Jeszcze inni są posłani właśnie do świata. Nie do wewnątrz, tylko do świata. Wskazuje na to już sama liczba 72. Bo 72 to jest liczba pokoleń, z których rozwinęła się cała potopowa ludzkość. Po potopie 72 pokolenia występują. Czyli tak jak 12 jest posłanych najpierw wyłącznie do Izraela, tak 72 posłanych jest do całego rodzaju ludzkiego, do wszystkich. Bo oni potrafią nieraz wiele skuteczniej dotrzeć do takich miejsc, które dla tych 12 niemożliwe są do osiągnięcia. Pozostają niemal zamknięte. Więc widzimy, że Jezus już od pierwszego momentu misji Kościoła sprzeciwia się takiemu zamknięciu, że tylko my możemy coś tu zrobić. Duchowo na przykład. Ta misja 72 ma trochę inaczej rozłożone akcenty niż misja 12. Pierwszym zadaniem tych 72 jest modlitwa. Jest modlitwa o kolejnych współpracowników. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby poprawił robotników na swoje żniwo. Więc pierwsze zadanie wszystkich uczniów Jezusa jest modlitwa. Modlitwa o współpracowników. 72 potrzebuje pomnożenia. Obok nich mają pojawić się następni. Znowu powołani, podarowani przez Pana. Więc to jest pierwsze zadanie. Każdy z tych 72 pewnie ma swoje obdarowania, swoje charyzmaty, posługi, działania. Więc każdy z tych 72 musi wiedzieć, że nie istnieje w pojedynkę, nie jest samowystarczalny. Że ewangelizacja to jest dzieło wspólne Kościoła. Że prawdziwość każdego tego charyzmatu, każdego obdarowania, każdego powołania w Kościele weryfikuje najpierw postawę jedności w tymże Kościele, ale też różnorodności. Jedności i różnorodności. Potem Pan zaleca im przede wszystkim wynieśli światu pokój. Jakże aktualne to jest dzisiaj. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój temu domu. Są posłani między wilki. Idźcie, oto was posyłam jako owce między wilki.
W naszym świecie wydaje się czasem, że aktualna jest ta dewiza człowiek człowiekowi. Wilkiem się stał, tak? I mają być pomiędzy tymi wilkami jak owce. Czyli postawa. W ogóle ten tekst więcej mówi o tym, jakimi mamy być, a nie co mamy mówić. Jeśli chodzi o to, co mamy mówić, to zasadniczo są tylko dwa stwierdzenia. Mówcie Bogu temu, kto mówi, i potem w końcu Jezus, aby mówili, przybliżyło się do was Królestwo Boże. To są tylko dwie rzeczy, jeśli chodzi o to, co mają mówić. Dużo więcej jest o tym, jakimi mają być. Mają być jak owce między wilkami. Ważna będzie ich odwaga, by budować z ludźmi tego świata prawdziwe relacje, pełne akceptacji, pełne wdzięczności, bez osądu. Już na samym początku takie serdeczne relacje. Do jakiegoś miasta wejdziecie, przyjmą was, jedźcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są. Bądźcie z tymi ludźmi. Myślę, że taką misję właśnie potrzebujemy wykonywać w Kościele dzisiaj. Właśnie w takim stylu, z takimi priorytetami. Tak rozłożymy. Trochę zatrważające jest to właśnie o tym, żebyśmy byli jak owce między wilkami. Jaką szansę mamy w ogóle przetrwać? Jak to się dzieje, że można takim być i można odnieść zwycięstwo? Skąd w ogóle biorą się ludzie, którzy w taki sposób żyją? Skąd biorą się ludzie, do których słowo nie ma dostępu? Jak Paweł. Słyszeliśmy o tym w pierwszym czytaniu dzisiaj. W drugim liście do Tymoteusza. To jest ostatni list, jaki Paweł napisał niedługo przed swoją śmiercią. Jest w więzieniu. I Paweł, który między procesem a egzekucją pisze, zostałem wyrwany z paszczy. Jak to wyrwane? Za chwilę zostanie ścięty. Z wyroku Nerona. Ścięty, ale wolny od nienawiści. Wyrwane z paszczy lwa. Nie Nerona, ale szatana. Skąd się mogą wziąć na co idzie? Skąd taka siła? Też nam Paweł podpowiada, mówi tak, Pan stał na przymierzu i wzmocnił mnie. Czyli tym, który pozwala nam być jak owca między wilkami, jest sam Pan. Pan stał na przymierzu i wzmocnił mnie, żeby przeze mnie dopełniło się głoszenie Ewangelii. Jak można osiągnąć taki pułap tej pokory, cichości? Myślę, że przez miłość. Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie najpierw znienawidzi. Jezus mówi te słowa do swoich przyjaciół. Mówi ta apostoł, już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Ale nazwałem was przyjaciółmi. Ponieważ dałem wam poznać wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca. Więc kluczem do postawy, o której mówimy, jest poznanie Boga objawionego w Jezusie. Ale poznanie, które dokonuje się na drodze przyjaźń. Przyjaźń.
Nie chodzi o studia, dysputy. Przyjaźń owocuje znajomością Jezusa. I to wynika z komunii, z bycia razem z Nim. Przyjaźń daje nie tylko poznanie, ale także poczucie siły. Nie mojej siły, ale Jego siły. Nadzieję, przekonanie, że razem z tym przyjacielem, z Jezusem, mogę zachować człowieczeństwo w tym nieludzkim świecie. To jest taka miłość w czasie nienawiści. To jest na dzisiaj dla nas bardzo aktualne. Miłość w czasie nienawiści. I to nie jest dla herosów, ale dla owiec. To jest wezwanie też dla grzeszników i malutkich, którzy pozwolili Bogu nazwać się przyjaciółmi. To jest wezwanie, to jest słowo dla każdego z nas.